Powracamy do sprawy braku chodnika przy ulicy Kamienickiej, w rejonie której funkcjonują aż 3 przedszkola, żłobek i zespół szkół dla dzieci niesłyszących. Kilka tygodni temu o problemie poinformowała nas jedna z telewizek. Ulica znajduje się w fatalnym stanie technicznym, jest dziurawa, ale przede wszystkim brakuje przy niej chodnika dla pieszych. Mamy bardzo duży problem. Mieszkam tu w tych blokach, uczęszczam tą drogą 2-3 razy dziennie. Droga wygląda jak wygląda, naprawdę. Tu jeżdżą autobusiki do MZK, dowożą dzieci tu do szkoły niepełnosprawnej. No dzieci właśnie z wadami słuchu. Niestety jest problem nawet zejść na pobocze, które brniemy w strasznym błocie. Prosimy właśnie miasto przede wszystkim o pobocze. Nie chcę drogi jakieś, ale pobocze. Są 3 przedszkola. 2 są tu, tam jest na Grażyny 3. W godzinach szczytu, czyli po 7:00, tu jest bardzo duży ruch. W sprawie chodnika w MZD i w Urzędzie Miejskim interweniowała już Rada Osiedla Południe oraz radna Małgorzata Zaremska. Moja interpelacja dotyczyła możliwości zrobienia tutaj na tej ulicy, na której stoimy, czyli przy ulicy Kamienickiej, pobocza. Otrzymałam informację, że na razie są inne potrzeby miasta. No, często bywa tak, że oczekiwania mieszkańców niekoniecznie idą w parze z możliwościami czy też zapleczem finansowym. Natomiast chciałabym zauważyć to, że miasto Bielsko-Biała to nie tylko centrum miasta, nie tylko obwodnica, nie tylko główne drogi, ale również uliczki, które to miasto tworzą. Uliczka, na której stoję, jest wręcz niebezpieczna. Oprócz nawierzchni, która jest mocno zdezelewana, delikatnie mówiąc, pobocza nie ma. Mieszkańcy, którzy mieszkają tutaj w blokach, jest ich ponad 200 osób, uczęszczają tą uliczką. Samochody tutaj dowożą dzieci i do przedszkola ELF, i do zespołu szkół dla dzieci z wadami słuchu. W związku z tym jest to uliczka uczęszczana. Ta ulica jest też niebezpieczna, no bo no jak pan widzi, przedszkole za przedszkolem, tutaj dzieci, no te dzieci chociaż niepełnosprawne, one są dowożone, no ale, ale też jak wyjdą ten kawałek, czekają na to auto, to nawet tamto auto nie ma po prostu gdzie wykręcić i zatrzymać się, no bo jak, no jest makabrycznie, no. No co zrobić, przez 50 lat, niestety już prawie 50 lat ma to osiedle. Nikt tutaj nie dbał o to. No teraz my żeśmy troszeczkę chcieli coś zrobić. Ciężko to idzie, no ale mam nadzieję, że może się coś uda. Okazuje się, że na wniosek poprzedniej Rady Osiedla przygotowano plan wprowadzenia na ulicy Kamienickiej ruchu dwukierunkowego, co miało wiązać się z jej przebudową. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego, poszerzenie jezdni, poszerzenie chodników, przekładki uzbrojenia podziemnego, no i budowa murów oporowych. To już przekraczało znacznie środki powyżej 1 000 000 zł. Projekt nie uzyskał pozytywnej opinii w Wydziale Komunikacji. W związku z tym przebudowy zaniechano, a przy okazji padł pomysł budowy chodnika. Wiele wskazuje na to, że sprawa jednak znajdzie pozytywne dla mieszkańców rozwiązanie. Jest szansa, że ten chodnik by powstał, gdyby pozostać przy tym jednokierunkowym układzie ruchu. Myślę, że ta wersja dobudowy ciągu chodnikowego od strony szkoły do ulicy Kamińskiego byłaby najlepszą wersją z możliwych i dawałaby oczekiwania, tak jak mówię, w zakresie i bezpieczeństwa ruchu, i poprawy stanu nawierzchni jezdni. Oczekujemy w tej chwili stanowiska Rady Osiedla, która po konsultacjach z mieszkańcami takie stanowisko nam przedstawi, bo tak żeśmy się umówili. Jeżeli takowe stanowisko będzie, no to wystąpimy z taką propozycją do kierownictwa o wprowadzenie tego zadania do najbliższych zadań remontowych i uważam, że ma to symptomy powodzenia.